Dziś reagujemy na nieprawdopodobne sytuacje nagrane na GoPro. Jesteście w morzu, pływacie sobie, ciepła woda, cieszycie się wakacjami. I ja wiem, co to będzie. I ja wiedziałem, że on się pojawi, co nie? Że pojawi się taka piękna rybca. Ej, on jeszcze podpływa. Ja myślałem, że on pojawi się tylko raz, a jeszcze skubaniec wraca. Wraca po swoje. Czuję się jak w horrorze, nie wiadomo z której strony mnie zaatakuje. Tu go nie ma, tu go nie ma, ale tu jest na przykład. Mały miś niedźwiadek. Ej, to jest całkiem uroczy. On trochę wygląda jak mój taki pies, którego tak łaskoczę po brzuchu, co nie? Mam wrażenie, że to jest najlepsza przyjaźń. Możecie z nim zatańczyć, podnieść go, tak naprawdę z takim misiem możecie normalnie żyć. To jest takie słodkie, nie? Chłop wygląda jak ten, który na WF-ie nie oszukiwał. Czy wy widzicie, gdzie on chodzi? Stary, co ty robisz w kosmosie? Ej, wyobraźcie sobie to, lecicie samolotem, patrzycie przez okno, a tu nagle jakiś chłop chodzi po linie. To jak to wyjaśnić potem? Wow! I to jest creepy, to jest orka. I one w teorii nie jedzą ludzi, raczej nie są nimi zainteresowane, ale są sytuacje, w której po prostu wiecie, coś im się odwiedzi i zjedzą swojego trenera, albo takiego ziomeczka, który chciał nagrać ładne ujęcie z wyjazdu. Wow! To mi przypomina to, jak wygaszacz ekranu na Windowsie się pojawia i tam też te rybki pływają i w ogóle gość to przeżył w prawdziwym życiu. Tak właśnie wyglądają ludzie, dzięki którym widzicie takie piękne tapety. Jeśli ktoś się boi ryb, to myślę, że to jest jego największy koszmar. Wyobraźcie sobie, że te wszystkie milion rybek się nagle buntuje i stwierdza, że was zaczyna atakować. W sumie z kim łatwiej wygrać? Z jednym wielkim rekinem czy z milionem małych rybek? Napiszcie w komentarzu. Wow, ale że do rakiety przyczepią GoPro się nie spodziewałem. Jak ono to przetrwało w ogóle? Ten moment, gdy kumpel wam mówi, chodź na tę kolejkę, będzie fajnie. Tymczasem wy na kolejce. Boże, od samego patrzenia mi się kręci. Czy wy widzicie w ogóle to ujęcie? To GoPro było przykręcone do czegoś, gdy się obracało. I w międzyczasie, gdy ta kamera była dobrze odwrócona, coś się stało i stało się to i macie takie ujęcie. Ludzie mieli dużo szczęścia, to było piękne ujęcie. O matko! Ale kotek uratowany! Jej! Stary, gdzie ty jesteś? Mam wrażenie, że ta lina jakby się skończyła. Czy ona się nie kończy, czy co z nią jest? Ja wiedziałem, że z tą liną było coś nie tak. Ja cię chciałem uprzedzić, ale nie zdążyłem. Ale przysięgam znowu. Jak zawsze w tych reakcjach przeszły mi ciarki. Wy to widzicie. Te filmiki są dla mnie za straszne czasem. Na rowerku, w górach, piękny, niedzielny, rodzinny czas. Co to jest? To wygląda jak jakieś najcięższe boss do pobicia. Nie wiem, czy wiecie, co jest najgorsze w takich zwierzakach. Na jednej trzeba reagować krzykiem i pokazać, że jest się większym, a na drugiej właśnie udawać ofiarę. I jak cholera zapamiętać, które, żeby nie pomylić. Co to jest? Kim jesteś, wiewiórko? Patrzcie, jak ona się tym w ogóle fleksuje, co nie? To, że wiewiórka będzie prowadziła ten statek, to jest ostatnia rzecz, jakiej się w życiu spodziewałem, że zobaczę. Wow. Ja mam wrażenie, że... Yeah. Trochę wygląda jak taki młodszy brat. A co tam robicie? Ale w sumie lepiej, żeby was strzelił niż zjadł, prawda? To jest zawsze dobra opcja. Ten Lampard trochę wygląda, jakby się zakochał w tym operatorze. W tych oczach widać miłość od pierwszego wejrzenia. Jeśli on odchodzi, ale na końcu jeszcze spojrzał, to coś jest na rzeczy. Na spokojnie, jesteście w chmurach. To normalny lata na spadochronie i w trakcie lotu postanowił, że go cholera spali. Z drugiej strony za to ujęcie to było tego warte, nie? Mam wrażenie, że najbardziej przerąbany mają rowerzyści. Co wy się uwzięliście na nich? Chłop chce pojeździć na rowerze, a tutaj jakaś małpa go atakuje. Dosłownie chyba. Ciekawe, małpa była, małpy nie ma. Chyba, że to nie była małpa. Dum, dum, dum. Ten moment, gdy jesteście pilotem i chcecie mieć normalny, spokojny dzień w pracy, po czym nagle natrafiacie na nich. Panie pilocie, proszę się zatrzymać, my mamy pomysł. Tymczasem wy. Czy oni skaczą w klapkach, czy mi się wydaje? Niedźwiedź polarny uchwycony na GoPro, zobaczcie, jakie jest słodkie. A z drugiej strony, niedźwiedź polarny to jest największy boss na świecie. Jeśli na przykład go spotkacie, zaczniecie przed nim uciekać, to on jest znacznie szybszy. Jeśli wejdziecie do wody, aby odpłynąć, on też jest lepszy w tym. Słowo przeżyć i niedźwiedź polarny się po prostu wyklucza. Ostatnio nawet dużo o nich czytałem i dowiedziałem się, że jedyną opcją, aby przetrwać, to jest nie pojawiać się tam, gdzie one występują. Przysięgam, że tak było. Oto jest spełnienie naszych najdziwniejszych snów. Ktoś postanowił wsadzić GoPro do środka opony. Przysięgam, nie wiem jak to zrobił, ale tak to wygląda. Jedynie jest po prostu takie falowanie. Bawi mnie ten dźwięk, co nie? Jestem pewien, chyba odblokowałem coś, co chcę zrobić w życiu. Chłop surfuje ze swoją świnką. Tej śwince idzie to znacznie lepiej niż mi.
I no spójrzcie, ona koksi. Ona jest zarąbista w tym. To był kiedyś mój największy lęk. Wyobraźcie sobie, że lecicie samolotem i nagle macie awaryjne lądowanie na wodzie. No przeraża mnie to. I w trakcie tej sytuacji ktoś wziął GoPro i postarał się to nagrywać. Ten człowiek chyba jest po prostu, nie wiem, urodzonym youtuberem, że w takich sytuacjach bierze kamerę i nagrywa. Miałem wrażenie, że jedyne o czym myślał, to żeby przeżyć. I właśnie dlatego zawsze na początku lotach są te instrukcje. Słuchajcie ich i nauczcie się. To będziecie wtedy mogli nagrywać GoPro. Choć nie życzę tego nikomu. Jesteście na kempingu, piękny dzień, a tak niedźwiedź. Siema, co tam? Jak niedzielka? Czy on tak po prostu sobie obok niego usiądzie? I chyba ten operator ma po prostu, wiecie, jakby walczy teraz o życie, myśli, żeby jak, że przetrwać, że to jest może jego ostatni widok. A niedźwiedź? Piękny jest ten filmik. To było więcej tych niedźwiedzi, czy mi się wydaje na końcu? Co to miało być? Jeden niedźwiedź, drugi niedźwiedź, tu jest trzeci niedźwiedź. Ile tych niedźwiedzi tam było? Co tu się stało? Cały świat przez chwilę się zbuntował przeciwko wam. A nie, bo tam coś wybuchło w ogóle w tle. Ale go miał farta, on stał dosłownie tyle od ostatniego kamienia, który spadł do wody. Z każdym filmikiem ja naprawdę coraz bardziej myślę, że operatorzy są nieśmiertelni. Czy oni wzięli rybę i do ryby przyczepili GoPro? No to w takim razie, jeśli się zastanawialiście, jak to jest być rybą, dziś poznacie odpowiedź. O właśnie tak, w sumie. Ej, a co jeśli teraz ta ryba odpłynie za daleko i oni już nigdy więcej tego GoPro nie zobaczą? I nie będą mieli nagrania. Stary, czemu ty zjeżdżasz stamtąd? Mama mówiła, żeby uważać. Tymczasem co robisz? Okej, można jeszcze robić najbardziej niebezpieczne rzeczy. Nie martw się, mamo, idę z kumplami na przejażdżkę rowerową. Tymczasem wy... Yeah! Szanowni Państwo, dzisiejszym pilotem jest Jurek. Jurek jest doświadczonym pilotem. Nie, no ja myślę, że to jest największa przyjaźń ever. Pilot i Jurek. Stary, goni cię coś! Oj, go wciągnęło? Czy ty przeżyłeś? On nie żyje. Jednak wynurza się, halo! Jest! Myślałem przez chwilę, że to jest Bartek z Gen Z. Przez chwilę nawet podobny. Wow! I co tu zrobić? Jak zareagować? Jak przeżyć? Matko, te fale się nie kończą. Neptun zesłał na was klątwę jakąś. Tak trochę wygląda ten dziwny kuzyn. Albo ta dziwna koleżanka, która chce was poderwać. Proszę się nie martwić, puszek nie gryzie. Nie przejmuj się nim. On jest grzeczny, wychowany, miły zwierzak. Ej, czy puszek właśnie zarąbał to GoPro i ucieka? Ej, dosłownie, te dwa lwy wzięły sobie GoPro i po robocie w sumie. Ale muszę przyznać, jako operator sprawuje się całkiem nieźle. Co to jest za tor? Jest fajnie! Fajny wypad na rower. Wiecie, co jest najgorsze tylko, że to jest masa filmików, w których jest wszystko spoko i nic się nikomu nie stało. Ale ile jest sytuacji, które się nie nagrały i skończyły się tragicznie? I ja cholera znowu mam ciarki. Chodź, ta ciocia, która pojawia się na spotkaniu rodzinnym, która zawsze was musi wycałować z prawego policzka, lewego policzka, wy tak bardzo tego nie chcecie. Choć to nie jest ciocia, bo ta małpka jest przynajmniej słodka. Mam nadzieję, że ciocia tego nigdy nie zobaczy. Ale póki co klikajcie tutaj, widzimy się w odcinku, w którym reagowaliśmy TikToki z najbardziej niespodziewanym zakończeniem. Subskrybujcie koniecznie teraz kanał i widzimy się w tamtym odcinku.